Kochani, król królów i pan panów, ten, który stworzył miliardy galaktyk, ten, który stworzył cały wszechświat, a wszechświat jest tak niewyobrażalnie wielki, ten, który go stworzył, jest teraz tutaj. Pismo Święte mówi, gdzie dwóch albo trzech spotka się w imię moje, ja jestem pośród nich. Kochani, spotkaliśmy się tu w imieniu Jezusa Chrystusa i mamy absolutną pewność, że On, żywy Jezus Chrystus, jest teraz pośród nas. Kochani, to jest najwspanialsza nowina dla każdego człowieka na tej ziemi, że żywy, wszechmogący Bóg w osobie Ducha Świętego jest teraz pośród nas. I w jakim celu On jest? Ten żywy, wszechmogący Jezus Chrystus ma dwa główne cele, dla którego jest teraz na ziemi. Teraz tu jest żywy Bóg. To nie jest żadna teoria, to jest realność. I On ma dwa główne cele. Pierwszym celem jest to, aby każdy człowiek otrzymał w darze łaski zbawienie. Kochani, 2000 lat temu Jezus Chrystus poszedł na krzyż Golgoty, cierpiał niewyobrażalnie, przelał świętą krew i ta krew Jezusa daje życie. Krew Jezusa daje zbawienie. Krew Jezusa otwiera drzwi do nieba, których nikt nigdy nie zamknie. Jego święta krew dotknęła tej grzesznej ziemi i wydarzyło się coś, na co czekała cała ludzkość. Chrystus pokonał szatana na krzyżu Golgoty. Jezus pokonał śmierć. Jezus zmartwychwstał i zesłał na ziemię Ducha Świętego. Jezus powiedział: będę z wami zawsze i wszędzie. Wszędzie, gdziekolwiek pójdziecie, ja was nigdy nie zostawię i was nigdy nie opuszczę. Więc, kochani, pierwszym celem życia Jezusa Chrystusa na tej ziemi jest to, aby każdy człowiek przyszedł do upamiętania i uwierzył, że krew Jezusa Chrystusa przelana na krzyżu daje życie. Nie ma żadnej innej drogi zbawienia. Jedynie Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Jezus Chrystus to nie jest postać religijna, ale to jest Bóg Wszechmogący, to jest osoba, która była realnie na tej ziemi, która realnie przelała swoją świętą krew, realnie zmartwychwstała i teraz ten sam Jezus w osobie Ducha Świętego jest pośród nas. Więc, kochani, każdy człowiek, Biblia tak mówi, to Pismo Święte tak mówi, każdy człowiek, który uwierzy, że Jezus Chrystus jest Panem, zbawiony będzie. Najgorszy grzesznik, morderca, czy cokolwiek ma człowiek na sumieniu, jeśli uwierzy, jeśli będzie pokutował, będzie zbawiony. Ponieważ my wszyscy zgrzeszyliśmy i nikt z nas nie zasługuje na chwałę. Ale zbawienie jest z łaski przez krew Jezusa. I kochani, drugi cel, dla którego jest tutaj realny Jezus Chrystus teraz, to jest to, aby wprowadzić nas w głębokie doświadczanie Ducha Świętego, życie w duchu, a nie w ciele, życie w miłości Chrystusowej. Kochani, ja przeczytam psalm. To jest psalm 121. Za 10 jest. Podnoszę wzrok w stronę gór, stamtąd nadejdzie mi pomoc. Pomoc ześle mi Pan, Stwórca nieba i ziemi. On nie da się potknąć Twym nogom, nie zdrzemnie się ten, co Cię strzeże. Tak, nie zdrzemnie się ani nie zaśnie ten, który jest stróżem Izraela.
Pan twoim stróżem, Pan twoim cieniem przy twym prawym boku. Słońce nie będzie razić cię za dnia, a księżyc nie zaszkodzi nocą. Alleluja! Pan strzec będzie od wszelkiego zła, strzec będzie twojej duszy. Kochani, Biblia mówi, że Duch Święty ma niebiański cel dla twojego życia. On pragnie cię strzec na każdej twojej drodze. Pan powiedział, nigdy, ukochana córko, nigdy, ukochany synu, nie zostawię cię, ani cię nie opuszczę. Zaufaj mi z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o mnie na każdej drodze, a ja będę prostował te drogi. Kochani, drugi z celów, dla którego Jezus jest tu na ziemi, jest taki, aby objawiać ci siebie samego na tym życiu, na tej ziemi. Jezus Chrystus jest naszym pasterzem, niczego nam nie braknie. Biblia mówi, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, na wody spokojne prowadzi mnie, duszę moją pokrzepia. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Duch Święty ma niebiańską moc i ma władzę nad każdym innym duchem. Duch Święty obiecuje ci, że jeśli będziesz całym sercem szukał Jezusa, On będzie cię chronił na każdej twojej drodze. Biblia mówi, albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Na rękach nosić cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Dlatego, kochani, życie z Jezusem to jest najwspanialszy skarb, jaki możemy mieć. To jest największy dar, jaki Bóg dał człowiekowi. Kochani, życie z Jezusem to jest niebiańska radość. To jest pokój, który przewyższa wszelki rozum. I to jest doświadczanie niebiańskiej sprawiedliwości przez krew Jezusa. Więc kochani, bycie uczniem Chrystusa, bycie dzieckiem Boga jest największym darem, jaki mogłeś otrzymać z nieba. Ja jestem już uczniem Jezusa od 25 lat. Od mniej więcej 12 lat prowadzę misje chrześcijańskie. Jestem naprawdę niebiańsko szczęśliwą osobą. Duch Święty każdego dnia objawia mi siebie samego, daje dary z nieba, których ludzkość w ogóle nie zna i objawia mi siebie samego 24 godziny na dobę, nawet jak śpię. I chcę was zainspirować, kochani. Zaufajcie Jezusowi. Bądźcie uczniami Chrystusa, czytajcie Pismo Święte, a zobaczycie, że ten Chrystus, który jest teraz na tej ziemi, wprowadzi was we wszelką prawdę i da wam łaskę doświadczania siebie samego. Kochani, będziemy teraz dalej uwielbiać Boga, będziemy grać, śpiewać i radować się, dlatego że On, Bóg Wszechmogący, jest teraz z nami. I nie ma w nikim innym zbawienia, bo nie dano ludziom żadnego innego imienia, przez które mogliby być zbawieni. Jedynie imię Jezus Chrystus ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. Alleluja!